Dzień dobry Państwu. Z tej strony Jakub Mikołajczak z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Opus Anima. Jak Państwo z pewnością już zauważyli, temat dzisiejszego nagrania brzmi Przemoc emocjonalna wobec dziecka: Jak wpływa na dorosłe życie? Czyli w dużym skrócie, to o czym dzisiaj chciałbym opowiedzieć, to przede wszystkim przyjrzenie się kwestii temu, w jaki sposób. Doświadczenie przemocy emocjonalnej wpływa na dziecko, czyli jakie rodzaje strategii zachowań zaczyna wtedy dziecko przyjmować, jak zaczyna się zachowywać, aby z tego rodzaju trudnościami sobie poradzić. I kolejna ważna rzecz, w jaki sposób również te różnego rodzaju strategie zachowania są następnie przenoszone do dorosłego życia i jak na te dorosłe relacje te strategie wpływają. Oprócz tych kwestii, chciałbym na koniec też krótko opowiedzieć o tym, w jaki sposób psychoterapia może pomóc tym osobom, które w dzieciństwie doświadczyły właśnie przemocy emocjonalnej ze strony rodziców lub opiekunów i co takiego faktycznie się może wydarzyć w trakcie procesu terapeutycznego, że zmiana i skuteczne poradzenie sobie z tymi trudnościami faktycznie jest możliwe. Myślę, że słowem wstępu chciałbym jeszcze tak tylko zaznaczyć, że odpowiadając na te wszystkie pytania, które Państwu wspomniałem, to będę odwoływał się do teorii pochodzących z psychologii humanistycznej, a dokładniej z teorii terapii skoncentrowanej na osobie, której twórcą jest Karl Rogers. I podkreślam to z tego względu, że no, myślę sobie, że na to pytanie można odpowiadać na bardzo wiele różnych sposobów, posiłkując się bardzo różnymi modelami teoretycznymi pochodzącymi z różnych szkół psychologicznych. Ja opieram się akurat na teorii humanistycznej, gdyż no, mi osobiście jej język i jej sposób widzenia jest generalnie najbliższy, ale jednocześnie podkreślam również, że nie uważam, żeby była to teoria jedyna słuszna. I prawdziwa, na pewno również warto y, przyglądać się temu pytaniu y, z perspektywy innych szkół psychologicznych. Także zachęcam zarówno do otwartości podczas słuchania tego nagrania, ale też słuchania z pewną dozą krytyki, która myślę zawsze może być przydatna. Dobrze, myślę, że pierwsze pytanie, na które chciałbym tutaj odpowiedzieć, to przede wszystkim: co dzieje się z dzieckiem, które doświadcza przemocy emocjonalnej? Ale zanim na to pytanie odpowiemy, to wydaje się istotne, aby zastanowić się jeszcze, jak właściwie może wyglądać coś takiego, co nazywamy przemocą emocjonalną. Chciałbym zatrzymać się przy tym pytaniu, dlatego że przemoc emocjonalna może być doświadczeniem mniej lub bardziej widocznym. W takim sensie, że no jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, w której rodzic lub opiekun Krzyczy na dziecko, jest nerwowy, wybuchowy, regularnie je krytykuje, czy nie daje mu dostatecznie uwagi, jest absolutnie obojętny, no to są to formy przemocy emocjonalnej, które są bardzo dobrze widoczne i zapewne większość obserwatorów, nawet bez wykształcenia psychologicznego, też tego rodzaju zachowania określiłoby właśnie jako przemoc emocjonalną. Jednak warto pamiętać o tym, że istnieje również coś takiego jak dużo mniej widoczna przemoc emocjonalna, albo inaczej bywa to też nazywane przemocą emocjonalną w białych rękawiczkach. Jakiego rodzaju sytuacje mam w tym przypadku na myśli? Świetnym przykładem może być zachowanie, które z różnych powodów pojawia się u wielu dorosłych osób, a zachowanie to polega na zawstydzaniu dziecka. I obracaniu tego całego zawstydzania tylko i wyłącznie zwykły, śmieszny żart. Warto pamiętać o tym, że tego rodzaju doświadczenia również są przemocą emocjonalną, i co więcej, jest to rodzaj przemocy emocjonalnej, który bardzo mocno zapada w pamięć. Jestem pewien, że jeżeli ktoś z Państwa słuchających tego nagrania miał w swoim życiu tego rodzaju doświadczenia bycia zawstydzanym przez osoby dorosłe, to jestem pewien, że bardzo dokładnie tego rodzaju doświadczenia pamiętacie. Dobrze, wracając zatem do pytania, co dzieje się z dzieckiem, które doświadcza przemocy emocjonalnej? Przede wszystkim takie dziecko uczy się, doświadczając tego rodzaju przemocy, no, że tak właściwie to nie może ono polegać na swojej relacji z własnymi rodzicami. Nie może polegać, dlatego że rodzic, który jest nerwowy, wybuchowy, wiecznie zajęty, czy nieustannie krytykuje, jest rodzicem nieprzewidywalnym. Nieprzewidywalnym w takim sensie, że dziecko nigdy nie ma pewności, nigdy nie wie, w jaki sposób akurat dzisiaj rodzic może zareagować. Jeżeli dziecko nie ma doświadczenia bezwarunkowej miłości, jeżeli nie ma tej pewności, żeby, bez względu na to, co powie, jak zareaguje, to i tak otrzyma miłość ze strony rodzica, no to w takiej sytuacji dziecko zaczyna funkcjonować w trybie ciągłej niepewności i napięcia. A jak łatwo można sobie wyobrazić i się domyślić, taki tryb funkcjonowania jest bardzo trudnymi są to bardzo trudne warunki do zdrowego rozwoju psychicznego. Są to trudne warunki dla dorosłego, a co dopiero dla dziecka, które tak naprawdę jest w jakimś jednym z najważniejszych okresów swojego rozwoju. No i teraz idąc dalej, należy zastanowić się, co takiego robi dziecko, no, aby w jakiś sposób sobie w tych warunkach poradzić, aby w jakiś sposób przetrwać. I można wyróżnić takie trzy charakterystyczne punkty, które w. Prawdopodobnie większość dzieci w takiej sytuacji właśnie przyjmuje trzy rodzaje, trzy rodzaje zachowania. Pierwszym etapem w wielu przypadkach jest zapewnie, zapewne coś takiego jak wycofanie zaangażowania emocjonalnego. Dlaczego dziecko miałoby wycofać zaangażowanie emocjonalne? Ze względu na to, że tak jest dużo bezpieczniej. Jeżeli miałoby Cały czas angażować wszystkie swoje uczucia i emocje w te relacje z rodzicami, czy następnie w ogóle relacje z innymi ludźmi, no to cały czas istnieje duże prawdopodobieństwo bycia odrzuconym i związanego z tym całego cierpienia. Zatem, aby nie cierpieć, aby nie doświadczać tych trudnych uczuć i emocji, dużo lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem zaczyna się wydawać wycofywanie zaangażowania emocjonalnego. Z tych wszystkich relacji, w których się funkcjonuje, a przede wszystkim najpierw z relacji z rodzicami. Kolejna kwestia to natomiast poszukiwanie sposobów kontrolowania relacji. Jeżeli dziecko już wycofało zaangażowanie emocjonalne, to następnie zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób może kontrolować relacje, aby nie doprowadzać do trudnych i niekomfortowych sytuacji, czyli aby nie doprowadzić do sytuacji, w których rodzic właśnie może być kolejny raz nerwowy, wybuchowy, może je skrytykować, może je zawstydzić, itd. Tak itd. Tak no i niestety największy problem polega na tym, że osoba, która chce kontrolować relacje, która szuka sposobów kontrolowania relacji, bardzo szybko dochodzi do wniosku, no że w takim razie jest zmuszona Kontrolować również siebie w tych relacjach. I to jest właśnie kolejna strategia zachowania, którą wydaje się, że dziecko w takiej sytuacji właśnie zaczyna realizować. Czyli zaczyna kontrolować siebie w tych wszystkich relacjach i zaczyna kontrolować po to, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, którego no, z różnych powodów nie potrafili zapewnić rodzice lub jeden z rodziców. I od tej chwili wydaje się, że dziecko zaczyna funkcjonować w takim trybie, w którym zanim zareaguje, zanim podejmie konkretne zachowanie, zanim pozwoli sobie coś poczuć, czy pozwoli sobie coś powiedzieć, to wszystko to będzie przechodziło przez filtr kontrolujący w stylu: czy ja powinienem, czy ja powinnam to zrobić? Jak to wpłynie na innych i czy inni mnie nie opuszczą, kiedy ja w taki sposób się zachowam, kiedy ja. Taką emocję pozwolę sobie czuć, czy takie uczucie pozwolę sobie wyrazić. Czyli od tej chwili właściwie wszystko przechodzi przez filtr oceniający, które zachowania i które uczucia i emocje są właściwe, a które są niewłaściwe. I niestety dziecko zaczyna oddalać się od tego, kim jest i co właściwie w nim się dzieje, czyli można powiedzieć, że zaczyna stopniowo tracić siebie samego. I wydaje się, że im dłużej dana osoba już w dorosłym życiu praktykuje taki styl funkcjonowania, to tym bardziej te kontrolujące objawy mogą się u takiej osoby rozwijać. Można by powiedzieć, że jest to pewien schemat y oczywiście nie zawsze występujący, ale schemat, który może wystąpić, jeżeli taka osoba nie sięgnie po żadnego rodzaju, rodzaju pomoc, a zazwyczaj tego rodzaju osoby, to nie jest tak, że te trudności w relacjach one występują od razu i absolutnie u wszystkich. Bardzo często jest tak, że gdzieś w okresie szkolnym czy nawet wczesnej dorosłości, takie osoby są lubiane generalnie przez innych i mają nawet całkiem sporo znajomych, ale trudność polega na tym, no, że te relacje są raczej powierzchowne i płytkie, a to z tego powodu, że taka osoba jest niedostępna. I teraz, mimo iż inne osoby chcą z nią spędzać czas i autentycznie tą osobę lubią i darzą dużą dozą sympatii, to ze względu na tą niedostępność zaczynają się od tej osoby odwracać. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której większość osób z powodu tej niedostępności zrezygnuje z relacji i odwróci się, no to taka osoba zaczyna czuć się coraz bardziej samotna, a im bardziej czuje się samotna tym bardziej czuje się wyobcowana. I niestety, jeżeli to poczucie samotności wyobcowania również będzie się rozwijać, jeżeli nie pojawi się bliska osoba, która w jakiś sposób będzie potrafiła się przedrzeć przez ten mur niedostępności albo może w jakiś sposób odrobinę ten, ten mur, tą niedostępność zmiękczyć, no to jeżeli taka osoba się nie pojawi, no to styl funkcjonowania zacznie być coraz bardziej kontrolujący, Coraz bardziej zimny i oschły, aż w końcu może to doprowadzić do sytuacji, w której taka osoba zaczyna stawać się coraz bardziej okrutna. I to okrucieństwo może być kierowane zarówno do siebie samego, mogą się pojawiać skłonności samobójcze, jak i też w ekstremalnej sytuacji to okrucieństwo może być kierowane na innych i mogą pojawiać się nawet y, coś takie. Takie doświadczenia jak instynkty mordercze. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie zawsze jest oczywiście tak, że przemoc emocjonalna w dzieciństwie sprawia, że w dorosłym życiu dominuje ciągła potrzeba kontroli. To oczywiście byłoby zbyt duże uogólnienie i zbyt duże uproszczenie. Generalnie można wyróżnić trzy style funkcjonowania, jakie mogą dominować w dorosłym życiu w dorosłym życiu osoby, która w dzieciństwie doświadczyła przemocy emocjonalnej. Pierwszy styl funkcjonowania polega na tym, że w relacjach dominuje dezorientacja i strach. Chodzi o to, że u takiej osoby zaczyna funkcjonować nawyk ciągłego przewidywania niepomyślnego biegu wypadków. Czyli bez względu na to, jakiego rodzaju nowe doświadczenia ta osoba podejmuje, jakiego rodzaju nowe relacje nawiązuje, to i tak w każdej sytuacji z tyłu głowy zawsze czai się myśl, że i tak na pewno się nie uda, i tak na pewno pójdzie coś nie tak, i tak kolejny raz z tej relacji nic nie wyjdzie. No i niestety te osoby zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że na poziomie nieświadomym zaczynają podejmować działania, które właśnie Powodują i zwiększają prawdopodobieństwo, że te relacje faktycznie kolejny raz znów się nie udadzą. Czyli następuje coś takiego jak samospełniająca się przepowiednia. I bardzo często jest tak, że taka osoba stara się w tych relacjach jak tylko potrafi. Wydaje jej się, że robi absolutnie wszystko, aby jej relacje były jak najlepsze, aby jak najbardziej dogodzić tym innym ludziom, ale mimo to i tak się kurczę nie udaje. Inne osoby się odwracają, przestają się odzywać, nie chcą się same z siebie, nie chcą się spotykać, a ta osoba mimo iż tak bardzo się stara, nie ma pojęcia z jakiego powodu tak właśnie się dzieje. Drugi styl funkcjonowania, jaki może właśnie pojawić się w dorosłym życiu, no to wspomniana wcześniej potrzeba kontroli, która znacząco zaczyna dominować w relacjach. Bardzo często u takich osób wygląda to w ten sposób, że relacje mają dla nich znaczenie tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystko w tych relacjach obraca się wokół nich. Często też są to osoby, które potrafią funkcjonować na bardzo dobrym poziomie materialnym. Generalnie świetnie radzą sobie w życiu, nieźle zarabiają, mają sporo znajomych. Niektórzy znajomi mogą być naprawdę wpływowi, ale te znajomości, mimo że jest ich bardzo dużo, to nie są to znajomości dobrej jakości, w takim sensie, że są to relacje płytkie i powierzchowne. Dlaczego tak to wygląda? Przede wszystkim dlatego, że osoba kontrolująca nie potrafi się otworzyć przed drugim człowiekiem, bo otwarcie przed drugim człowiekiem i wejście w bliskość oznaczałoby wejście w zależność, a wejście w zależność musiałoby oznaczać częściową utratę kontroli nad tą relacją. A to jest to, co tak bardzo właśnie tą osobę przeraża. Trzeci styl funkcjonowania, jaki, można, jaki dorosła osoba może przyjąć, to funkcjonowanie, w którym w relacjach dominuje poczucie oderwania. Oderwania w sensie od siebie samego. Są to generalnie osoby, które czują się bardzo słabe, bardzo słabo przystosowane do życia, bardzo słabo przystosowane do życia w społeczeństwie. I nierzadko zdarza się, że te osoby mają ciągłe wrażenie, takie ciągłe poczucie, że są jakby niewidzialne, puste w środku i bez jakiegokolwiek kontaktu ze swoim wnętrzem. I tego rodzaju poczucie właśnie pustki, niewidzialności, bycia całkowicie niezauważanym, bardzo często prowadzi do potrzeby unicestwienia siebie, a w ekstremalnych przypadkach może też prowadzić do potrzeby unicestwiania innych. Czyli jest to właśnie to wspomniane wcześniej okrucieństwo. No i proszę Państwa, w takim razie można się zastanowić, jak w takiej sytuacji może w ogóle pomóc psychoterapia. Myśląc w ujęciu psychologii humanistycznej, to, czego doświadcza taka osoba, nie możemy nazwać tego ani chorobą, ani patologią, ani zaburzeniem, tylko jest to tak zwany trudny, Proces. Jak można wyjaśnić coś takiego jak trudny proces? Podobnie, proszę Państwa, jak gorączka nie jest chorobą, tylko pewnego rodzaju wysiłkiem, w jaki, jaki organizm stara się zwalczyć chorobę, tak samo trudny proces jest najlepszym na chwilę obecną znanym sposobem radzenia sobie z bardzo trudnymi doświadczeniami z przeszłości. To nie jest więc tak, że jeżeli ktoś doświadcza trudnego procesu, doświadcza tych wszystkich trudności, o których wcześniej sobie mówiliśmy, nie oznacza, że jest chory psychicznie, zaburzony, czy że, czy, że ma, czy że w nim odbywa się pewnego rodzaju patologia. Trudny proces jest wysiłkiem, jaki podejmuje nasza psychika, aby poradzić sobie z tym całym ciężarem, którego doświadczyliśmy. W procesie psychoterapii nie chodzi więc o to, aby Wyleczyć pacjenta, gdyż nigdy nie był on uważany za chorego. Celem psychoterapii jest natomiast to, aby osoba, która w niej uczestniczy, lepiej rozumiała siebie i lepiej rozumiała te wszystkie skomplikowane procesy, które w niej zachodzą. Czyli generalnie chodzi o to, żeby taka osoba potrafiła zrozumieć, w jaki sposób jej przeszłość wpływała i cały czas wpływa na teraźniejszość. Oczywiście, <coughs> przepraszam, oczywiście nie wystarczy, aby to wszystko omówić sobie na poziomie intelektualnym, i być może teraz mogą się pojawić zarzuty w stosunku do psychoterapii, no, że ktoś dokładnie rozumie, skąd się wzięły jego trudności, a mimo to nie następuje zmiana. I oczywiście, że samo intelektualne rozważenie tego nie jest w stanie spowodować zmiany. Zmiana może pojawić się tylko i wyłącznie wtedy, gdy podczas omawiania i rozważania tych wszystkich kwestii uwalniają się stłumione uczucie i emocje i one uwalniają się w kontakcie z drugim człowiekiem. To jest właśnie ta znacząca różnica, że człowiek jest istotą, która potrzebuje przeżywać emocje w kontakcie z drugim człowiekiem. Wypłakanie się samotnie w poduszkę, przeżywanie tego w absolutnej samotności, w zamkniętym pokoju, nie jest tym samym, co doświadczenie smutku, co przeżycie płaczu, przeżycie straty, przeżycie żałoby, w kontakcie z terapeutą, w kontakcie z drugim człowiekiem, który potrafi ten płacz i ten smutek przyjąć z całkowicie bezwarunkową akceptacją. To jest właśnie doświadczenie, które może doprowadzić do uzdrowienia. I chodzi też o to, że w momencie, kiedy te stłumione uczucia i emocje są przeżywane i uwalniane, zaczyna się w człowieku pojawiać coś takiego jak tak zwany aspekt odmienny. Czym jest aspekt odmienny? Jest to ta część w nas, która potrafi być jakby poza trudnym procesem. To ta część w nas, która pcha nas właściwie w kierunku samorozwoju i bez względu na to, jak bardzo jest trudno, daje nam podstawowe siły, doradzenia sobie z naszymi trudnościami. Można powiedzieć, że tym, co każdego z państwa zmotywowało w ogóle do odsłuchania tego nagrania, jest właśnie aspekt odmienny. Jest ten głos w każdym z nas, który bez względu na to, jak ciężkich doświadczeń yy, doświadczyliśmy, jak wiele przeżyliśmy, jest to ten cichy głos, który ma poczucie, że zmiana jest możliwa i realna. I gdy taki aspekt odmienny już pojawi się w procesie terapeutycznym, można ten aspekt wydobyć i zaangażować w relację terapeutyczną. I im więcej ten aspekt będzie mógł się wypowiadać, to tym więcej będzie zyskiwał siły. A im więcej będzie zyskiwał siły, tym większy narośnie dysonans między nim a trudnym procesem. Czyli mówiąc najprościej, siły zostaną wyrównane, a dzięki temu, że siły zostaną wyrównane, zacznie pojawiać się. Realna możliwość zmiany. I ta zmiana nie będzie wynikała z mądrości, o których opowiada psychoterapeuta, tylko zmiana będzie wynikała z rozwinięcia tego aspektu odmiennego i spowoduje, że osoba uczestnicząca w terapii sama dojdzie do wniosku i sama będzie potrafiła powiedzieć, czego potrzebuje i co jest dla niej najlepsze. Myślę, że na koniec dobrze by było jakoś to wszystko podsumować, o czym dzisiaj trochę opowiedziałem. Zatem podsumowując, proszę Państwa, myślę sobie, że przemoc emocjonalna w dzieciństwie przede wszystkim powoduje zablokowanie naturalnego i płynnego przepływu uczuć i emocji w dorosłym życiu. Taka osoba ma wrażenie, że nie potrafi być sobą, że bardzo trudno jej być sobą. Gdyż ta potrzeba kontrolowania siebie usztywnia jej naturalność i jej spontaniczność. I warto też pamiętać, że jeżeli tego rodzaju przemocy było naprawdę dużo, yy, odbywała się ona regularnie i to przez długi czas, przez wiele lat, to nauka odzyskiwania własnych uczuć i emocji również może być długa i wymagająca wiele cierpliwości i wytrwałości. Ja osobiście głęboko wierzę jednak, że zmiana zawsze jest możliwa, bez względu na ciężar osobistych doświadczeń. I tej wiary, już kończąc, każdemu z Państwa bardzo serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.